Witam Was po raz kolejny. Słuchajcie, udało mi się akurat dotrzeć do naocznego świadka. Niektórzy będą wiedzieli, o czym mówię, a mianowicie tutaj chodzi mi o czarnego psa, ponieważ dotarłem do mężczyzny, którego po prostu zobaczył na własne oczy. Po prostu ze względu bezpieczeństwa nie będę kamerował tego pana twarzy, ani ogólnie tu, gdzie on mieszka. Ponieważ ten pan boi się po prostu później, że zostanie wyśmiany, czy jakichś konsekwencji. Także panie Andrzeju, niech pan się nie boi. Pana twarz nie będzie pokazana. Kamera jest, jak pan widzi, skierowana na podłogę. Jeszcze taka, mówię, ta od razu panu mówię, że jeżeli coś by się działo, nie chciałby pan rozmawiać, to po prostu przerywamy rozmowę i kończymy film. Czy jakby pan ewentualnie potrzebował przerwę, czy coś takiego, to niech pan po prostu kiwnie głową, czy machnie ręką, że... Nie będzie tak źle, bo na szczęście mnie nie zjadł, także żyję, mogę opowiadać. Dobrze, to chwilę, robimy teraz chwilkę przerwy, ja zobaczę, co się nagrało, dobrze? Dobrze, panie Andrzeju, także zaczniemy tutaj już drugą część. Panie Andrzeju, może tak, niech pan wytłumaczy, jak to się dokładnie tam stało. No otóż, wracając z popołudniowej zmiany na rowerku sobie przez las, bo taka droga prowadzi do mnie. No zatrzymałem się za potrzebą. No i usłyszałem za sobą, za plecami jakieś takie oddechy niezbyt ludzkie i jakieś przeraźliwe wręcz. No to zaczęło mi się robić trochę ciepło. Latareczkę miałem na jednego LEDa, więc świeciła jak ogarek. Ale zapaliłem gdzieś, szukałem w tym, no zobaczyłem ślepia, tak jak na największych horrorach i po prostu no nogi mi zmiękły. Wydawało mi się, że jest to jakiś coś do psa podobnego ze wsi, może cierpiący na wściekliznę, bo tylko one podchodzą do nieznajomych i tak dalej, ale nie wiedziałem, czym się to skończy, co mam w ogóle robić, ani pompki w tych rowerach, ani niczego. Zasłoniłem się rowerem. To coś się zbliżyło, no widziałem wyraźnie już zarys uszu głowy, na pewno był to pies i na pewno był to ciemny pies. Naprawdę nie był to przyjemny widok. No i w zasadzie no tyle co miałem do zrobienia, no to co, uciekać też się bałem, bo ucieczka z tego co słyszałem to powoduje agresję tym bardziej i tym bardziej się spuszcza to coś, czy to zwierzę jakieś za uciekającym, więc stałem, zasłoniłem się rowerem i czekałem na to, co się jeszcze wydarzy. No, podszedł do mnie to czarne stworzenie, podeszło bliżej i patrzy się i sapie. No i nie wiem, co mi chciał przekazać, bo on nie atakował, na szczęście. No i sobie pomyślałem, że no wezmę go na przeczekanie, niech on se posapie, niech sobie odejdzie, no bo przecież ja sobie nie odejdę. No i no nie pytajcie mnie, ani ty mnie nie pytaj, co się wtedy ze mną działo, bo to było coś strasznego. Ja to rozumiem, oczywiście, to, no jak najbardziej. To na filmach można sobie w każdej chwili wyłączyć, wyciszyć, zmienić kanał, ale tutaj nie było mi do śmiechu. Sprawa wyglądała bardzo poważnie, na szczęście. Tak jak podszedł powoli, tak samo się zaczął wycofywać, oczy były... Oczy, właśnie jakie oczy były, oczy? Jasno zielone, jakiś taki seledyn podświetlany. Coś takiego, no bardzo dziwne te oczy były i widziałem, jak się cofają, coraz mniej się robią, niknął. Tak jakby się tyłem wycofywał, nie odwrócił się i poszedł, tylko wycofywał się tyłem. No, no i to wszystko. Więcej mi się na szczęście nie przytrafił taki incydent. Ale bardzo, bardzo to często powraca w myślach i nie potrafię sobie wytłumaczyć, co to mogło być za wydarzenie z tym. A i myślę, tak panu przerwę na chwilę. Czy pan może wierzy w tą legendę, że ten czarny pies tam się może pojawiać faktycznie? Że jest właściciel tego zamku jest zaklęty w tego psa? Wierzy pan to, czy nie za bardzo? Nie za bardzo w to wierzę, ale ten pies nie był naturalny. To nie był zwykły pies, to na pewno. Tak się psy nie zachowują, ale żeby aż tak było przeobrażenie, no to z reguły nie wierzę w to, co słyszę i w połowę tego, co zobaczę. Czyli po prostu mamy do czynienia z czymś dziwnym. Jest to na pewno dziwne i... No mówię, jestem trochę już przeżyłem, ale czegoś takiego na oczy nie widziałem, a w ogóle lubię zwierzęta. To było niesamowicie dziwne zachowanie i przerażające jednocześnie. Aby to się więcej nie powtórzyło. Czyli coś może być, no... Staram się nie wracać w ogóle tamtymi drogami już teraz przez ten odcinek lasu, bo
No bo nie chciałbym przeżyć czegoś takiego ponownie. Dobrze, zaraz robimy chwilkę przerwy. No, panie Andrzeju, także no... Na pewno nie chciałbym się znaleźć w tej samej sytuacji jak pan. No tak, tym bardziej, że w tych chwilach grozy to wyobraźnia podpowiada różne scenariusze. Tak, tak, to prawda. I czasami już widziałem, jak przegryza mi ramę od rowera, potem dobiera się do brzucha i ciągnie po lesie moje wnętrzności. No różne takie miałem urywki i każdy z nich był przerażający. Na szczęście, jak mówiłem wcześniej, zaczął się wycofywać i mocno mi ulżyło, ale stałem tam jeszcze dobrych 10 minut, nie wiedząc co robić dalej. To co pan przeżył, to naprawdę tragedia. No mogło się skończyć tragedią, naprawdę, na szczęście nie naprawdę. Było, ale zapowiedź była. Do dzisiaj nie rozumiem tego wydarzenia. I na pewno go nigdy nie zapomnę. Czyli po prostu to już będzie wszystko. No wolałbym już za dużo o tym nie mówić. No ja rozumiem, dobrze, ja rozumiem wszystko. To nie ma problemu, jak sobie pan życzy. Także cóż, no słuchajcie, to będziemy już sobie kończyć ten materiał. Chciałem z tym panem porozmawiać, no i... Słowa dotrzymałem. Tutaj sobie jeszcze chwilę porozmawiam z tym panem. Ale też poza kamerą, to już na spokojnie. No i cóż, a w tej chwili się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się.